No. A tam podchodzisz do okienka, a tam celuje ciebie w ciebie ciężki bolter. Tak, a kobiecina, która podaje ci gazetę, tak, wypełnioną propagandą imperialną, ma dodatkową mechaniczną rękę na plecach i pół twarzy zamienionej cybernetycznymi wszczepami. No bo czemu nie? I mniej więcej tak się ludziom żyje, tak? No, więc tutaj wiesz, no, ludzie są na razie mili. Wiesz, no, daje się No, jak przychodzi, zdenerwowanie. wiadomo, jak przychodzi komisarz, to praktycznie nikt na ciebie nie zwraca uwagi, bo zaraz wszyscy się prostują, Lazarus oddaje jakby od niechcenia trochę im honory. Ale właśnie Yuri darzą go już szacunkiem. No powiedzmy, że tak, chociaż właśnie teraz jest problem, bo przyleciało kilka walkirii. Te walkirie, znaczy w ogóle wiesz, przywieziono mnóstwo okrętami desantowymi, Ileman rasów, tych takich czołgów topornych, które wyglądają jak połączenie tego I zaraz pokażę tutaj koledze, jak strzelnika z wygląda pierwszej wojny Limanrasy. światowej, tego brytyjskiego, tak, z wielkim działem okrętowym na łbie. Z drugiej strony masz co tam, no Valkyrie to taki sam samolot, wiesz, transportowiec, tak, pionowego startu i lądowania i w ogóle. No i to jest główny transportowiec piechoty i z niego wysiadła grupa fircyków. O Jezu, jak zobaczyliście tego pułkowniczynę, młodego chłopaka, niewiele starszego od Lazarusa, by the way, to wiesz, no z taką wyższością od razu zaczął, wiesz, pogardzać tą hołotą, która mu zaczęła nadskakiwać, to znaczy gorzej urodzonymi gwardzistami bez tytułów szlacheckich, którym nie dano, wiesz, ani błękitnych wstęg, prawda, albo bez orderów, albo z brudnymi mundurami. No to oczywiście, wiesz, zaczął nimi pysk na nich truć i w ogóle, tak, wrzeszczeć tu, tam. I tak, i generalnie zeszliście mu z drogi, jak i wszyscy. On udał się do tej głównej wieży w centrum osady. Wieża jest takim właśnie wysokim bunkrem ze światłami, szperaczami, tak, anteną i w ogóle. I mniej więcej tak to wygląda, tak? A wy gdzie się udajecie, panowie? A, jeszcze ciekawostka. Co u Lazarusa mogłeś dostrzec z takiej potocznej technologii? No generalnie najbardziej potoczna technologia w 41. milenium, no czyli papier i na przykład długopis, tak? No to jest technologia. Natomiast coś, co my nazywamy komputerem, a w tamtym świecie nazywa się silnikami logicznymi. Kogitatorami. Kogitatory, silniki logiczne i tak dalej. No, to już jest bogactwo. Więc wiesz, widzisz na przykład taką zieloną, taki zielony ekran, gdzie po prostu masz czcione jak z początków istnienia DOS-a. Dokładnie. Wszystko się wpisuje, komendy i tak dalej, wiesz. Bloki tych informacji ci wyskakują tak z dupy po prostu na ekran. I to jest, panie, to jest Windows 40 tysięcy. A co ty mówisz teraz o moim komunikatorze, czy o czym, Yuri? Nie, no ty masz tam, wiesz, jakiś taki mały kogitator w biurku. Wiesz, no przyrząd, wiesz, tam akurat zostawiony na zapiski, na rejestry, na bazy danych, tak, wiesz. A, rozumiem. Na przykład tych. A jak macie drukarkę, panie, drukarka... No, drukarka stoi, tylko że jest jedna na całą wieżę. A wiesz, jak wygląda drukarka w tym świecie? To jest zwykła maszyna do pisania, przed którą siedzi taki mały cybernetyczny paralus i on ma do tyłu głowy wczepiony, proszę ciebie, ten kabel. Ten kabel idzie do komputera i on pisze to, co ty mu tam każesz. A. Tylko szrajbuje serwitor. Serwitor to się nazywa. A serwitor to jest trup człowieka,
który zamiast pozwolić mu się po prostu zepsuć, ktoś go wziął i powymieniał mu części, także teraz jest posłusznym serwusem, tak, niewolnikiem z mięsa i technologii. Prosto. Mm. Więc to oni są powszechnie używani, tak? No. Dobra. To gdzie idziemy? Najpierw do tego... Do mojej kwatery, żebyś zostawił te swoje duperele. To już zostałeś. No, dostałeś w łapę pałatkę. Dobra. Taką deszczówkę. Dobra, to ja założę. A, i widzisz, że Lazarus też jest dosyć prężnie uzbrojony. Znaczy, jak bardzo prężnie? To znaczy tak, gdyby zabrał wszystkie swoje zabawki, które ma u siebie w pokoju, to byłby uzbrojony jak mały oddział szturmowy. A tak, no, jest tak, uzbrojony no, on... jak tylko jedna, jak jednoosobowy ten, jak jednoosobowy... No to mój, mój niewielki karabinek automatyczny plus mały pistolet pewnie na tobie nie robi żadnego wrażenia. No, on ma przy pasie z jednej strony bolter, pistolet bolterowy, dosyć słusznych rozmiarów, a z drugiej ma miecz łańcuchowy, no, który robi to tak głównie, czy tak... To chodzi o to, że Lazarus już tyle udzielając się w świecie, powiedzmy, że zdążył pozbierać fantów od licznych pozabijanych wrogów. No w dużej mierze tak, no. Przepraszam, ale miecz łańcuchowy kupiłem za swoje własne, ciężko zarobione pieniądze. No. A te pieniądze nie były wyciągnięte z czyjejś martwej łapy? No w dużej mierze tak. Ja sobie wypraszam. No były, sorry. A co ma leżeć i bić? Dobra, już to się płacę. Psuć mają, nie? No właśnie. Idziemy do skarbca burmistrza. Tak. A te pieniądze w końcu się rozeszły. Czyja jest ta kasa? Czy można ją użyć do czegoś innego, tudzież część zdefraudować? Znaczy co? Która kasa? No ta, którą zbierał burmistrz od tego. A to wy nie wiecie? Nie, no bo miała przecież informację na ten temat, bo chciałem przeznaczyć ją na... A, no to o jego zbiórkach to wiadomo. Tak, a właśnie te pieniądze, które on zebrał, te od bogaczy, czy można je przeznaczyć na ten fundusz, który ja chciałem? A to nie dostaliście takiej odezwy. Chwila. To widzę, że dorwałeś do jakichś większych pieniędzy, tak? Ja się zawsze dorywał. Nie, bo to tak wyglądało. Reszta drużyny biedowała, a ja miałem kasę jak lodu. Weź pod uwagę, że Lazarus pochodzi z planety, która jest skuta cała lodem. Dobra. Tak, Lazarus definitywnie pochodzi z planety. Tak, nie z Księżyca. To dobrze, że pochodzi z planety, chociaż mówisz. No są tacy, którzy pochodzą z Księżyca. Z Księżyców. Navi u Camerona pochodzili z Księżyca. Co nie? Tak, ale oni mieli z kości włókna węglowe. A chciałbym spotkać kiedyś Navi w tym. Jak to w Warhammerze 40. Ciekawe, jak szybko by się z nimi Imperium rozprawił. Człowieku, nie byłoby żadnej rozmowy, po prostu, o, coś tam żyje. Czy to są ludzie? Nie, dobra, bombimy. Tak. Ale są tam złożą. Dobra, robimy inwazję. Nie, no faktycznie, no to też bombimy, tak, ale chwilę. To ci podrzucę kredar, jak oni tutaj robią, czyszczą planety, to sobie obejrzysz w trakcie wolnym. Exterminatus się to nazywa i to jest bardzo... Zrzucałem taką bombę, która niszczy planetę, czyści ją zupełnie, tak, do sna. Emperor Titan. O kurwa mać, o ja pierdol. Dobra. Stary, obczaj sobie tego Emperora. Ale jest piękny. Tutaj masz najpotężniejszą jednostkę bojową Imperium, a u jego stóp stoi największy czołg Imperium. Aha. Okej. Okay. Teraz pomnóż to sobie przez skalę. Chodzący kościół. No. No tu jest ja wszystko takie, no. Wierdykam. Malutkie. Lewam. A chcesz zobaczyć zwiadowczego? No. Nice. To będzie Warhound. Tu masz tytana zwiadowczego.
A zajebiście, zwiadowczy, sam wygrywa wojnę. Mhm. Dobra. A najciekawsze odnośnie Tytanów jest to, że postać, tak, pilota jest z Tytanem zjednana umysłem. I za każdym razem, gdy Tytan łączy się, znaczy wiesz, pilot się łączy z Tytanem, on czuje wszystko to, co dzieje się z Tytanem, a Tytan, wiesz, zachowuje się jak pilot i oni potem wariują i sądzą, że są jednością, tak? Aha. Że poza pilotem, poza fotelem pilota się źle czują i oni by po prostu, wiesz, to jest ich ciało i tak powinno być. Mhm. Więc ilu odpieprzało z tego powodu. No ale mniejsza z tym. A tutaj podesłałem, jak wygląda właśnie Exterminatus, tak? Zniszczenie planety. Natomiast tak, docieracie do tego do skarbca, tak? Jesteście powiedzmy przed tym główną siedzibą administracji. No i wiesz, jakiś tam strażnik was puszcza przez pierwsze odrzwia, no bo faktycznie ktoś z lokalnych władz to nie będzie robił problemów. Ale już po drugiej stronie jesteście wewnątrz, schodzicie schodkami na dół. No jest kobieta, tak, siedząca sobie. Ona się spogląda to na was, to na strażników, którzy są z tej gwardii, którą przywiózł ze sobą ten nowy pułkownik. Mhm. Oni tak patrzą na was. Co wy tutaj macie za interes, tak? Wiesz, ja znam drogę do skarbca, to ja mam olewkę, nie? No tak, ale jesteście już przed wrotami, powiedzmy, do skarbca. No to ja sobie otwieram. No ale jak go sobie otwierasz? No znam chociaż hasła i tak dalej, to wszystko by mi podał burmistrz. No ale stoi tutaj straż, która cię nie wpuszcza. No to może nie chcą mnie wpuścić. Co? To mów, że nie chcą mnie wpuścić, myślałem, że się mówię. Tylko patrzą. Nie no, mówię, no patrzą się i pytają, jaki jest wasz interes, no. Muszę przejrzeć dokumenty należące do burmistrza. Z czyjego polecenia, komisarzu? Z mojego własnego. A czy komisarz Brown też zgadza się z takim rozkazem? To jest ten nowy, którego tutaj przywieziono. Muszę to przejrzeć je w sprawie dla akolity naszego. Ordo Xenos. Zlecił mi to. Przykro mi, komisarzu, ale pułkownik wyraźnie dał rozkazy, żeby nikogo nie wpuszczać do skarbca. Jup, twoją macie.